Cześć, w dzisiejszym odcinku PV Spec omówimy podstawowe funkcje falownika BB-Eco. Przejdziemy przez podstawowe menu konfiguracyjne. Omówimy podstawowe funkcje, natomiast jeśli będzie potrzeba uzyskania większej informacji o każdej z funkcji, piszcie w komentarzach pod filmem. Nagramy dla Was specjalny odcinek z omówieniem najczęściej występujących właśnie zapytań, które szerzej omówimy bezpośrednio na falowniku BB-Eco. Przejdźmy teraz do menu głównego. Menu główne jest pięciopoziomowe, czyli mamy wprowadzenie ustawień na pierwszej pozycji, na drugiej mamy listę zdarzeń, na trzeciej pozycji mamy system info, na czwartej pozycji mamy czas systemowy oraz na piątej pozycji mamy aktualizację oprogramowania. Interesuje nas przede wszystkim wprowadzenie ustawień podstawowych, więc to jest na pierwszej pozycji naszego menu. Wchodzimy głębiej i w podmenu na pierwszej pozycji mamy ustawienie czasu, czyli tutaj wybieramy aktualny czas, jeśli chcemy wprowadzić. Mamy możliwość wyczyszczenia produkcji, czyli skasowania liczników w falowniku. Na trzeciej pozycji mamy możliwość usunięcia zdarzeń, jeśli takie miało miejsce w historii. Ustawienie kodu kraju. To jest istotne, jeśli byśmy nie mieli ustawionego wcześniej kraju, więc to ustawiamy. Natomiast funkcja OSD nam ten temat już załatwia, że jest prawidłowy na Polskę. Zdalne sterowanie falownikiem. Jest też możliwość ustawienia na pozycji piątej. Na pozycji szóstej mamy przestawienie kodu kraju. Na pozycji siódmej ustawienie produkcji. Ustawienie adresu dodatkowego. Tryb wejścia. To jest funkcja, którą możemy wykorzystać właśnie albo osobne dwa MPP trackery, albo jeden wspólny mocniejszy. Ustawienie języka, jeśli byśmy chcieli zmienić na inny niż aktualnie to jest język polski. Ustawienie startu, też jest taka możliwość. Ustawienie bezpiecznego napięcia jest na pozycji 12. Częstotliwość możemy na 13, ustawienie izolacji, to już są takie bardziej zaawansowane funkcje, ustawienie mocy biernej, ustawienie ogranicznika mocy, kontrola PE, ustawienie mocy eksportu, skan PPT i logic interface. To są funkcje, które są bardziej już specjalistyczne do parametryzowania, więc na pewno je omówimy w późniejszych odcinkach. Do podstawowego menu wystarczyło to, co na wstępie tutaj omówiłem. Wychodząc do menu głównego, wchodzimy na pozycję lista zdarzeń. W tej pozycji możemy sprawdzić, jakie są aktualnie zdarzenia na pozycji pierwszej, historię zdarzeń na pozycji drugiej i to są dwie takie dwa elementy w historii zdarzeń. Wychodząc do menu głównego na pozycję trzecią, czyli to jest system info, jest to bardzo ciekawe menu. Ono pokazuje właśnie, jak aktualnie jest sparametryzowany nasz falownik. Czyli jeżeli mamy system info, wchodzimy w typ inwertera, klikając na OK, on automatycznie nam mówi, jaki to jest typ 5-kilowatowy w tym momencie. Wchodzą pod menu numer seryjny, też jest ciekawe, jest opisany na wyświetlaczu, jest tożsamy z tym, który jest na etykietce po prawej stronie, jak również na opakowaniu, na kartonie mamy też naklejkę, która nam mówi o tym samym numerze falownika. Na pozycji trzeciej mamy wersję oprogramowania, więc też jest wersja 2.2.0, więc to jest też element, który wykorzystujemy przy zgłoszeniach, przy rozmowach technicznych, żebyśmy wiedzieli, na jakim oprogramowaniu pracujemy. Na pozycji czwartej wersja sprzętu. To jest wersja sprzętu pierwsza, więc też jest to informacyjnie. Kraj, więc też sobie możemy sprawdzić, że widzimy, że jest Poland prawidłowo. Na pozycji szóstej mamy możliwość sprawdzenia, jaka jest konfiguracja wejściowa. Tryb niezależny, czyli nasze MPP trackery pracują niezależnie. Na pozycji siódmej parametry zabezpieczeń, więc też tutaj możemy wejść, jak jest sparametryzowane nasze zabezpieczenia, 284 V, czas 400 milisekund. Więc to są już elementy, które tutaj sprawdzamy, współczynnik mocy. Widzimy, że jest 1. To są menu, moc eksportu,
jest tutaj nieograniczona, więc nasz fal nie jest zablokowany. Na pozycji 10 jest skanowanie MPPT i to kończy się nasze menu pozycji system info. Na pozycji 4 w menu głównym mamy możliwość sprawdzenia aktualnej daty systemowej i na pozycji 5 jest to menu pozwalające na aktualizację naszego oprogramowania. Po kliknięciu falownik wymaga dodatkowego hasła oraz posiadanie właściwego oprogramowania na karcie SD, więc to jest dodatkowy zabieg. Więc kończąc, na pozycji 5 więcej w menu naszym głównym nie ma. Po przejściu przez całe menu widzimy, że tutaj są niezbędne parametry, które są specjalistyczne oraz parametry podstawowe, które są potrzebne do skonfigurowania indywidualnego już danego falownika. W dzisiejszym filmie przeszliśmy przez główne menu falownika oraz omówiliśmy podstawowe parametry konfiguracyjne. Większość ustawień jest już wprowadzona w funkcję OSD Start, natomiast jeśli istnieje potrzeba do konfigurowania falownika, myślę, że to menu, które tutaj omówiliśmy, jest czytelne i jasne. Jeśli jest potrzeba zadania kolejnych pytań, zapraszamy składanie pod filmem. Powstanie do tego osobno film, który będzie spajał jak największą liczbę wspólnych pytań. Dziękuję, do zobaczenia. Zapraszam na kolejne odcinki PV Spec.